Te małe ziarenka, które widzicie, używane są w lecznictwie, w kosmetyce i w kuchni. Są źródłem wapnia, źródłem przeciwutleniaczy, fitosteroli, zapobiegają niektórym nowotworom. A jakim? To zostańcie ze mną. Zapraszam serdecznie na film. Na początku widzieliście, jak rośnie ta roślina, a w sklepach możemy kupić łuskane ziarna, niełuskane ziarna i czarne. Jeśli jeszcze nie zorientowaliście się, o czym mówimy, to mówimy o sezamie. A jeśli pamiętacie powiedzenie sezamie, otwórz się, to wzięło się ono właśnie stąd, że dźwięk, jaki towarzyszy pękaniu nasion, przypomina odgłosy otwierania zamka w drzwiach. To tylko taka ciekawostka. Specjalnie dla Was przybliżyłam ziarna sezamu, żebyśmy mogli zobaczyć dokładnie, jak wygląda takie ziarenko. Dzisiaj opowiem o właściwościach sezamu i zrobimy przepyszny deser, czyli chałwę. Udowodnię niektórym osobom, że nawet jeśli coś jest słodkie, to jest zdrowe i dobre. Na początek powiem może, jak zrobić w prosty sposób chałwę. Najpierw prażymy ziarna sezamu ułuskanego, a później musimy go zmielić. Ja mam 300 g sezamu, które będę mieliła w młynku, zwyczajnym młynku do kawy. Jeśli macie dobry blender, to wystarczy użyć blendera. U mnie młynek do kawy się sprawdza. Ja do mojej chałwy dodaję jeszcze orzechy, które też muszę zmielić, ponieważ u mnie dzieci nie przepadają za orzechami, więc muszę je poukrywać w niektórych miejscach. Orzechów mam takie dobre dwie garści. To, co dodacie do swojej chałwy, zależy tylko i wyłącznie od Was. I pokrótce, składniki mojej chałwy to sezam prażony, orzechy i miód. Nic więcej. Jeśli będę mówiła o sezamie, to nie sposób nie powiedzieć o oleju sezamowym. Więc będziemy tutaj przeplatać sezam z olejem sezamowym. Sezam ma właściwości antynowotworowe. Badania, które przeprowadzono na ludzkich komórkach białaczki limfatycznej, wykazały, że stosowanie sezamoliny, to jest wyciąg z sezamu, hamuje rozwój tych komórek i powoduje apoptozę, czyli śmierć komórek nowotworowych. Inne badania wskazują na bardzo dobroczynny wpływ oleju sezamowego na raka skóry czerniaka. Poprzedni film, jaki oglądaliście mój, to był film na temat siemienia lnianego. Jeśli ktoś nie oglądał, serdecznie zapraszam, link w opisie filmu. Ale dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że siemię lniane i sezam zawierają lignany, przeciwutleniacze, które hamują rozwój nowotworów, takich jak rak piersi i rak prostaty. Tutaj siemię lniane i sezam są do siebie bardzo podobne. Sezam jednak zawiera najwięcej fitosteroli spośród wszystkich nasion. Stosowanie 3 łyżek oleju sezamowego, nierafinowanego, tłoczonego na zimno, obniża ciśnienie tętnicze i pomaga łagodnie obniżyć poziom glukozy we krwi. Natomiast 3 łyżki nasion dziennie obniżą trójglicerydy, a tym samym zapobiegają miażdżycy, zawałom serca, udarom. Same ziarna sezamu są skarbnicą wapnia i w 100 gramach sezamu znajdziemy 975 mg tego pierwiastka, co stanowi dzienne zapotrzebowanie dorosłego człowieka na wapń. W porównaniu do sezamu powiem, że szklanka mleka zawiera 300 mg wapnia. Wapń to budulec kości, zębów. Ale nie tylko, ponieważ wapń również bierze udział przy prawidłowej pracy serca i całego układu naczyniowego, system naczyń połączonych po prostu. A więc o wapń musimy zadbać. I tutaj dodam, 40 g sezamu dziennie przez 2 miesiące łagodzi chorobę zwyrodnieniową stawu kolanowego u osób starszych, tak mniej więcej po 50. Chociaż nie wydaje mi się, żebym była starsza. Czyli powiem tutaj inaczej, może tych bardziej dojrzałych. Natomiast olej sezamowy będzie pomocny przy bólach stawów. Wcierając jedną łyżkę 3 razy dziennie, tak mniej więcej przez miesiąc, złagodzi ból stawów.
Ewentualnie mam jeszcze jedną recepturę, czyli olej sezamowy plus sok z imbiru, czyli 1:1. Wcieramy w bolące miejsca, powinny bóle ustąpić. Nasiona sezamu są bardzo często spożywane przez sportowców. I tak mniej więcej 40 gramów nasion dziennie chroni mięśnie. Sezam ma też działanie wykrztuśne. I tutaj podam swoją recepturę. Najpierw zaparzamy kwiaty czarnego bzu, czyli łyżka kwiatów czarnego bzu. Zalewamy gorącą wodą. U mnie jest to duży kufel 500 ml. Kiedy kwiaty czarnego bzu nam się zaparzą, to wtedy biorę drugi kufel, w którym mam łyżkę siemienia lnianego, łyżkę sezamu i ten napar z kwiatów czarnego bzu wlewam do nasion. Po godzinie mogę wypić taki napar i zjeść nasiona. I mamy środek wykrztuśny. Jeśli macie problem z zaparciami, to również olej sezamowy może pomóc. Odrobina takiego oleju na szklankę wody przed śniadaniem. Każdy może spróbować, jakie będą tego efekty. Teraz pokrótce powiem o zastosowaniu w kosmetyce i przejdziemy do zastosowania w kuchni. Na początku wydaje mi się, że wspomniałam o sezamolu. Jest to aktywny przeciwutleniacz, który wymiata wolne rodniki i tym samym chroni naszą skórę przed starzeniem się. Olej można dodawać do kremów, a mogą stosować go osoby, które mają suchą skórę, których skóra wymaga regeneracji i takiego intensywniejszego nawilżenia. Świetnie też nada się dla cery trądzikowej. Tutaj tylko zaznaczę, że osoby, które mają problem z cerą naczynkową, raczej nie powinny używać tego oleju z tego względu, że olej sezamowy powoduje rozgrzanie skóry. A tutaj przy skórze naczynkowej jest to niewskazane. Poza tym możemy stosować go na włosy, żeby włosy były delikatniejsze, ładnie się rozczesywały. Kiedyś był stosowany w przypadku łupieżu, a nawet jako środek, żeby zmniejszyć przytłuszczanie się włosów. Olej sezamowy również możemy stosować do masażu. I zapewniam, że da to świetny efekt, na przykład po wyprawach zimowych. Jeśli jesteśmy przy zastosowaniach kosmetycznych, to ja tutaj dodałabym jeszcze, że olej sezamowy świetnie wpływa na stan jamy ustnej. Nie wiem, czy przy kosmetyce tutaj, czy przy zdrowiu, ale to już nie ma żadnego znaczenia. Jeśli płukamy jamę ustną przynajmniej 10 minut dziennie rano, może nam to obniżyć próchnicę, a nawet zmniejszyć kamień nazębny. Tutaj olej sezamowy ma bardzo podobne zastosowanie jak olej kokosowy. Przez żołądek do serca my na kuchni skończymy. Zastosowanie sezamu w kuchni. Sezam możemy uprażyć, możemy zmielić, możemy go zamoczyć w wodzie. Będzie wtedy bardziej przyswajalny, a jeśli pójdziecie do jakiejś piekarni, cukierni, to szybko się zorientujecie, że produktów z sezamem jest mnóstwo. Więc różnorodność ogromna, a wszystko zależy od Waszej inwencji twórczej, od Waszej pomysłowości, a potraw z sezamem jest bardzo dużo. Jeśli zaglądacie czasami do chińskich restauracji, to kojarzycie, że ten sezam jest tam wszędobylski. Kurczak w sezamie, żabie łódka w sezamie, krewetki w sezamie, wszystko w sezamie. A na bazie takich lekko podprażonych ziaren sezamu wytwarza się tahini. Jest to taka pasta sezamowa i wkrótce takie tahini zrobimy. Moja chałwa już gotowa. Jest naprawdę przepyszna. Was zachęcam do przygotowania takiego deseru, zdrowego deseru. Bądźcie z sezamem za pan brat. A tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę. Poproszę o łapki w górę, udostępniajcie ten film i piszcie komentarze. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.